Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony znowu ja na moim kanale. Dzisiaj jest ze mną od mojej lewej strony Fimek, super moderator czatu. No cześć. I po mojej prawej stronie Zły Rekuś, też super moderator czatu. No hejka. No są to tak zwani dwaj Arystotelesi z Aekusa. Jak pewnie wiecie, co jakiś czas, czy to w jakieś święto, czy może nie, co jak... Kurwa, wypierdalaj, kurwa, pasią, co ty, kurwa, to odpierdalasz? Kurwa, zamaniane. Dobra, także co jakiś czas organizuję taki konkurs na zaproszenia, no nie? I z tym, że za niedługo jest 1 czerwca, czyli święto Rekusia, w którym mama mu kupuje bombonierkę i Fimka, który mu kupuje słodycze. Tak. Dlatego też postanowiłem napisać wczoraj Fimkowi. No Fimek, słuchaj, w sumie już to konsultowaliśmy. Dawaj, zapnopię i tyle. Tak, nie było. Przerywaj mi, dobrze? Konsultowaliśmy kilka godzin nawet przy okrągłym stole, można powiedzieć. Tak, to była decyzja. Tak, i doszliśmy do wniosku, że będziemy tutaj, że tak powiem, organizować kolejną, czwartą, w sumie na Aekusie to drugą edycję zapów. No Fimek tu już śpi znowu, bo się nudzi za bardzo, chyba znowu no mu znajdę... Znajdę mu jakieś inne zajęcie. On się poruszył, nawet złości się, to ja też się pozłości się, pyk. Dobra. Ja i tak, też. Dobra, nie przedłużając. No to Fimek się zgodził, tak napisałem mu: ty, dawaj mi tutaj raz, dwa, trzy, siedem zapów, nie? On mówi 5, no to ja mówię 7, on znowu 5, 7, 5. No i napisałem mu, że 7 i koniec. On mi napisał 5 i ZW, to ja mu napisałem spierdalaj 5. No i do tego tak doszliśmy, bardzo trudne były obrady, dlatego dzisiaj chciałbym was zaprosić bardzo serdecznie na streama, który odbędzie się w Dzień Dziecka, czyli 1 czerwca. Mam nadzieję, że to data będzie jeszcze moje zgodna. Święto. Tak, swoje święto, Fimka też, chociaż Fimek to już jest duże dziecko, bachor zajebany. Troszkę. Jak Fimek ma 25 lat. Coś ty gość. No przecież tak pisali. Oni lepiej wiedzą. Tylko oni mi więcej dawali. A, no to może. Ale nie dobra, przerywajmy tu sterowi, niech mówi. Dobrze, bo ja zaraz stracę moją wenę twórczą. Więc tak, no... Doszliśmy do wniosku, że no będą wymagania, tak? Na ostatnim moim konkursie były bardzo łatwe wymagania, więc było bardzo dużo osób na streamie, było prawie 600 osób. Zobaczymy, jak będzie teraz. No i ogólnie na początek, znaczy na początek, w środku, teraz kontynuując. Stream odbędzie się w 1 czerwca o godzinie 17, oczywiście może ta data jeszcze ulec zmianie, to będę cały czas na bieżąco informował, bo nie wiem, czy gdzieś sobie nie pójdę albo nie pojadę. Nie wiadomo. A bo ciało to nie przyjedzie. Jest to czwartek. Z mamą do cyrku. Jest to czwartek, tak? Jest to czwartek 1 tak. czerwca, więc będę na TeamSpeaku z Fimkiem, o ile mi nie spierdoli gdzieś. A Rekuś to tam niech się wali na ryjnie. No i dobra, no i teraz już pisałem kiedyś z Fimkiem, nie, że tam doszedłem do wniosku, nie, że tam dobra, po na mailu, ale tam dostałem zapa. No i również będziemy się doskonale bawić przy szukaniu herosów tutaj. Oczywiście od razu wam mówię, że na tym świecie jest nowy interfejs, tak? Taki o nowy interfejs, takie duże okno, więc mi się bardzo podoba. Trzeba zainstalować nakładkę wtedy, by więcej osób było. No, Rekuś, ty chciałeś kupić hełm, nie, z kostka? No tak. No to 50. Pojebało cię teraz? 50. Dawaj. Janusze biznesu. Dawaj 50. Jak ja ci dam 10M? Nie, 20. Pojebało cię dam 15 tyle. No to 17. No weź, on na haratach musi uzbierać. Daj mi 17. Dobra, masz 16. I ciesz się. No i tak właśnie wyglądają na tym świecie porachunki z administracją tego świata, z zarządem. Bardzo łatwo tutaj można zdobyć złoto, jak widzicie. Mam tutaj 96M, więc na pewno nowi, tych 5 nowych, bo jest 5 wejściówek, tak? Wymagania zaraz przedstawi Fimek, będą mogli się dostać, tak? Więc jeżeli ktoś mnie nie ogląda, albo macie jakichś znajomych, którzy mnie nie oglądają, możecie ich zaprosić na tego streama, bo być może oni i wy mogą się też dostać na ten świat. Co prawda mówię to tak troszeczkę szybko, bo zaraz kurczę będę musiał iść trawę kosić, bo już czekają, a mówię dobra chwilka, już idę. No więc o, tu jakąś wiadomość dostałem od złego Rekusia. Chyba jakieś... tajny pierdol. 7M dostałem, alala, mam już 103M, no kurczę, normalnie jestem teraz bogaty. No więc jak widzicie 103M jest dla was do rozdania, dla tych nowych. Czekaj, ci donate'a rzucę jeszcze. Dajesz. To ja ci dam donate'a, dla nowych, masz. A, stop. Stop, no bo się zapultałeś, już tu widzę. Tak, dla potomnych,
Kurczę, złotówa. Też coś taką filmek z złotówą. No trochę. No dobra, więc teraz pora na filmka, żeby przedstawić. Dobra, wypierdala, nie chcę co madlować. No ty kurde. Nie, to nie pora na filmka, takie. Żeby on przedstawił wam wymagania, tak? Które będą potrzebne, żeby dostać się właśnie na ten świat. Oczywiście, jak się dostać, wszystkiego dowiecie się na streamie. Ja od razu wam mówię, że nie piszcie tutaj linków do profilu pod tym filmem. Możecie zostawić łapkę w górę, przedstawić. Przekazać ten film dalej, żeby również kilka innych osób też się dowiedziało. Zapowiedź jest trochę tak wcześniej, dwa dni wcześniej, albo trzy nawet, żeby to też poszło do większej ilości osób, żebyśmy mogli sobie pograć z większością graczy, tak. No i dobra, także oddaję głos Finkowi, zapraszam. Dziękuję. Wymagania, no to klasycznie rok stażu, przynajmniej jeden reputacji. No, przydałoby się tak 60, 50, 60 poziom na zwykłym świecie najlepiej. Żeby to było jakieś doświadczenie z grą. Niby niewielkie, no ale. Maksymalnie dwa światy prywatne. Nie chodzi o postacie, tylko o ilość światów. No to brak poprzedniej gry na świecie i... Ja to chcę, daj mi ten kamień patałachu. Nie. I dobra, no dobra, łapkę masz. W dół pod streamem Twistera. Tak, wszystkie wymagania będziecie mieli ogólnie pod na dole, tam na dole, tak. To możecie również pisać jakieś pomysły, co możemy ogólnie odwalić, nie? Co możemy ogólnie odwalić na tym streamie, tak, żeby nie było tak nudno, bo wiem, że znowu będzie oglądało po 300 osób, około, no nie wiem czy na pewno, no ale myślę, że tak, skoro to jest Dzień Dziecka, no to wiadomo, że każdy będzie chciał sobie zobaczyć. Jest to w tygodniu, tak, bo weekend nie ma co robić, bo weekend wolę sobie gdzieś wyjść, nie, jak jest teraz pogoda, no i lepiej sobie korzystać ze świeżego powietrza, a nie, kurczę, siedzieć argonem, no. I teraz... Ja powiem tylko miłego łapkowania, nie? Tak, no i również możecie tutaj zostawić łapkę, ja ogólnie zadzwonię do Danamisa. Nie wiem, czy on tutaj dziś jest. Zadzwonimy sobie, zobaczymy, co tam u niego ciekawego słychać, bo... Tylko teraz pytanie, czy ja sobie nie zatrzymałem przez przypadek nagrywania? Nie, zatrzymałem sobie, wszystko jest ok. Gdzie jest Danamis? Gdzie on jest? Nie wiem, ale konto mu ukradłeś. No, muszę wyjaśnić, bo znowu się dostałem do jego konta, muszę mu zadzwonić lepiej. Dobra, dzwonimy. Damy sobie na full. Dzwonię. Tak, tam. Witam bardzo serdecznie dynamicznego gracza, bo tutaj chciałem powiedzieć, nie, że znowu ci konto zajebali, bo nie umiem się zalogować i zastępcy mi zajebali, wiesz? No chciałeś powiedzieć, co chciałeś powiedzieć. No przecież mówię ci, co chciałem powiedzieć. Halo? Trochę cię przecinało, nie wiem, co powiedziałeś. No bo ja chciałem ci powiedzieć, nie, że skonto ci znowu ktoś ukradł. Na pewno nie ja teraz, bo mi już się program zepsuł. Tak? No. A kto mi niby znowu ukradł konto? No nie wiem, no mam ja. Tego. Mam tu, nie mam zastępcy. Co teraz? Jak to nie masz zastępcy? No nie mam. To w chuja robisz. Nie robię cię w chuja. Twój aktualny zastępca Twister. Inna ciota. Dobra, ja tu nagrywam teraz, nie, tak sobie zadzwoniłem, bo trochę się bawię. Jestem tutaj z... ja też zaraz idę nagrywać. Tak, to możesz mnie pozdrowić, mój będzie trochę później, bo ja idę kosić trawę. Ja też chcę. Będę kurwa kosił trawę, a potem ją palił, mogę ci dać trochę, no on mi przydarzy. Dobra, to się zjaramy potem. Dobra, jesteśmy umówieni. Jestem tutaj z Fimkiem. Jestem tutaj z Fimkiem i z Rekusiem, możesz pozdrowić ich. Dobra. To pozdrów teraz, bo teraz moje nagranie, a potem twoje. No to ja muszę zacząć, jeszcze nie zacząłem nawet. Ale teraz na moim, bo ja teraz nagrywam, nie? Xda. A to mam ciebie pozdrowić na twoim? No i też możesz Fimka i Rekusia. O, no to pozdrawiam tamtych dwóch kolegów i ciebie i siebie. Dobra, zamknij pizdę, Rekuś, kurwa, zamknij dupę. No. Dobra, to trzymaj się, miłych nagrywek, no życzę, dzisiaj ci dzienne zrobię. No to dziękuję, ja idę sobie teraz po ekspi trochę. A ja w sumie nie wiem, bo ja zanim akurat tą trawę skoszę, to kurwa wieczór minie. I spalę ją jeszcze, bo tego dużo pola mam. Oj, będzie źle. Dobra, ja także to chyba traktorkiem dziękuję. Zamknij duper jakąś, bo żegnam go trochę. No, to cześć, trzymaj się, miłych nagrywek życzę. Pa. No to pa. Buzi.
Jak ten kot ci robi loda? No, więc tak to mniej więcej wyglądało. Także co, ja was serdecznie zapraszam na to, na te nasze spotkanie, na ten konkursik. Mam nadzieję, że będziecie zadowoleni. Mam nadzieję, że tam się nagrało wszystko to audio i te inne, no nie? Także co, zaproś Fimek jeszcze raz? Zapraszam jeszcze raz, będzie przednia atmosfera i będziemy się szampańsko bawić. Tak, i losowania będą co jakieś 20-30 minut, bo mamy 5 zaproszeń, także powinniśmy się mniej więcej te 2 godziny jakoś wyrobić, nie? Coś w tym stylu chyba. No, także jeżeli macie jakieś pytania co do tego wszystkiego, to w komentarzu tam Fimek będzie odpowiadał, bo dam mu kurwa tego zweryfikowanego na moim kanale, nie wiem czy tak można, ale ok. Więc co, dziękuję wszystkim, jeżeli macie te pytania na dole, dam Reku, Świmek, ja będziemy odpowiadać, jak nie ja teraz, to później kiedyś. No, także na razie, potem wpadnijcie do Danamisa, bo on też gdzieś idzie zaraz nagrywać, to wiadomo, że trzeba do niego wpaść, dostać mu łapkę w górę, nie? No, także na razie, co ich tu kurwa tyle przyszło, ja pierdolę, co oni? Pablo, wiecie, że nagrywamy ten. Pablo Escobar. Dobra. To nie przedłużam już tutaj, żeby was tak nie zanudzać tutaj. Dziękuję za uwagę, trzymajcie się, życzę wam miłego dnia, miłego wieczoru, w zależności kiedy to oglądacie. No i widzimy się 1 czerwca. Jeżeli data by się zmieniła, no to wiadomo, że dam znać, nie? No, także Fimuś, pożegnaj się. Cześć, cześć. Rekuś. Żegnam, pozdrawiam. No, także trzymajcie się, cześć. Pompa, plaster miodu. Cześć. Tak, miód. Miód jest super. Miód.